Kamiński Mieczysław, lat 82, 20 październik, 20.10, 36 rocznik. Urodziłem się Kolonia Mokobody. Było i strasznie. I ja to już byłem w stanie przeżywać. Bo to tak, ja urodzony w 36 roku, wojna w 39. To miałem skończone niecałe 3 lata. Ale początki pamiętam, dziwię się sobie, że pamiętam. I błyskawicznie tu, jak Niemcy wkroczyli, to zaraz tu Mokobodek byli Żydzi, to już Żydzi musieli uciekać, gdzie się dało. Na razie tu jeszcze się kręcili, to po koloniach, tak pojedynczo, różnie. Później, jak już tu oni wkroczyli, już się zagospodarowali u nas, to tak do Niemiec wywozili, bo wszyscy poszli jak najwięcej na wojnę poszli Niemców, żeby jak najwięcej. To do niewoli brali. A tu pamiętam, jak z ojcem przyjeżdżałem, to Żydzi, Francuzi tłukli kamienie tu u nas na tym wzgórku. Zaraz, to ja pamiętam, jak tłukli młotkami. Ogromnie się mścili na nich. Jak który cokolwiek tam się uciągał, to bili po gołym ciele gumą, że niewyobrażalne. I przez całe lato tłukli te kamienie, a na jesieni, już listopad, już zimno, taki był staw u nas, to do kompania ziomów. Także po prostu mścili się. I Francuzi, jak brali się do nich do bicia, to grupowo nie dawali się. I z nimi się liczyli jakoś inaczej, z Francuzami. Grupowo w obronie stawali jeden za drugim. No to już mnie rodzice opowiadali. Getto to było tutaj niedaleko, ale tam przeważnie ruskich zwozili. Rosjan. Zwozili tu na Woli, Wola Suchorzewska. Ja nie pamiętam i raczej tu nikt ich nie przechowywał. Bo tu później, jak Niemcy opanowali i Niemcy tutaj już byli, mieli ogromną przewagę, to nie było mowy. Tu musiało było pojedynczo gdzieś po dziurach jakichś. A tu nie było mowy, żeby ktoś się odważył. Mógłby z życzliwości, z sympatii, mógłby przechowywać, ale to nie było możliwe, bo każdy się liczył z tym, że cała rodzina mogła polec. A tu Niemcy już później, jak opanowali, to tam takie rzeczy, to ja nie przypominam sobie, żeby ktoś się przechowywał tutaj. I to się później jakoś rozproszyło, że później nie wiadomo, gdzie to się podziało. No na pewno gdzieś po innych miejscach, przecież oni mieli. Przecież Żydzi byli i Węgrowie, byli żydowskie miasto, było na przykład Mordi, to już typowe żydowskie miasto, to mogli się gdzieś tam przemieszczać. Pamiętam już, to dobrze pamiętam, jak przyszła zima, a zimy były okropne. To do nas kiedyś sołtys dostał rozkaz, żeby ich wywieźć do Węgrowa, a on zostawił je tam na naszym przystanku, tak na pastwę losu. I tu się pchają do nas, do mieszkania. No i weszli, ale to na krótko, bo się, to był taki strach, że cała rodzina mogła zginąć. To normalnie rozgrzewali się, no i co? I na dwór. To było naprawdę, jak ja sobie dzisiaj przypominam, to było coś okropnego. Jak opowiadali później, to Żydówka jedna z mężem swoje dziecko chciała zostawić. Mąż mówi, zostaw, to my przeżyjemy, bo będzie gorzej nam z tym dzieckiem. A ona tak i zostawiała to dziecko na dworzu, normalnie na ziemi. I wracała się, bo wiemy, matka. To było też, możemy sobie wyobrazić, jakie to było okropne. Taki mały Żydziaczek w chlewku tam jęczał z zimna. To było okropne. To było okropne, jak oni tu. I później troszkę ich wyłapywali. Troszkę, niewiele ich przeżyło, niewiele. I taki Abram, co ja mówiłem o tym Abramie, to tak pragnął, żeby jego syn przeżył, Mosiek. I przeżył, i widziałem go później. Po wojnie był u nas tam na kolonii. No mówiło się, no troszkę byli tacy niektórzy przechowywali dla korzyści jakieś, bo Żydzi niektórzy mieli i złoto.
Niemcy później już stacjonowali u nas tam na kolonii, mieli radiostację i co im przyszło do głowy? Wysiedlić nas. I do takiej wioski, do Zemył, około 3 kilometrów, no z 5 kilometrów od Mokobud. I cała grupa musowo było i rzucać to wszystko. A chcieli nas jeszcze dalej, mówili na witanki i uprosiliśmy, żeby tu do Zemeł nas i tam się byli 3 dni. Po tych 3 dniach, a kule tylko jęk w obie strony. Słychać było, tylko wycie kule. I jak my już zobaczyliśmy, że Rusi przychodzą, wyszliśmy za Zemeł, a tu Rusi z karabinami pojedynczo, jak owce na polu. Widać było, Herman daleko, ubijoty. Tak, no i to już byli jako nasi wyzwoliciele i my przyszliśmy tu na kolonię. Na kolonię się przyszli całe podwórko ruskich, formanki. W stodole na klepisku ogień palili. To dziadek mój mówi, to z góry jest stodoła, nie boj się, nie boj się. Ale widać było, że to już taka armia dziadowska, no. Prosta sprawa. I ci Ruscy później wysiedlili nas tu do Mokobud, bo jem znów nie pasowało w tą stronę. I tuśmy byli urodziny. Ruscy też tutaj wykapowali, że Niemcy stacjonowali u nas w szkole i w nocy, ja już taki chłopak, śpimy, a w mieszkaniu o okno chodzi. Po podłodze, ja tak mówię, że rakiety jak przemieszczali się, to ten blask jej szyby po prostu drżały. A dziadek, ja tu się zerwałem już na podłogę, dziadek przez ścianę mieszka, bośmy mieli tylko po jednym mieszkanku. Dziadek mówi, słyszycie? Chyba Mokobody bombardują. A tu samoloty chodzą, widno. Później za chwilę syrena wyje, już się palą Mokobody. I zginęło wtedy chyba z 15 ze 16 osób. A Niemcy w tym czasie, jak stacjonowali w szkole, to ich ratunek cały, bo to było w lipcu, lato, na cmentarz uciekali. Na cmentarzu to tak i osłona, no i cmentarz to jest takie miejsce dla zmarłych. I na drugi dzień rano, to pamiętam, szosa do Węgrowa i umajone ich pojazdy, zielenio, żeby to troszkę maskować i to wszystko już uciekali z Mokobud, Niemcy na Węgrów. A tutaj mój dziadek przyszedł do Mokobud, tu rodzinę się mieli. I przychodzi 16 osób, 3 osoby żywcem spalone. W stodole byli zamknięci i jakoś nie dali rady się wydostać. 3 dzieci u rodziców, 3 mieli wszystkich. To chłopak miał wtedy ze 7 lat, a resztę młodsze, 2 dziewczynki. No i tak z tą wiadomością przyszedł. Bombardowanie było ruskich już. A jak Niemcy uciekali, oni już tu się front zbliżał. I takie byli starcia na kolonii tam, że jedni od drugich to byli po 100 i mniej metrów jedni od drugich. To jak się zbliżali, na przykład Niemcy już uciekali tam na koloniach, a Rusi już widzieli, że są blisko, to palili. Tam 2 stodoły spalili Niemcy pod osłoną dymu, żeby uciekać, bo tak by ich wykosili. No koniec wojny, to tutaj już to wszystko się uspokoiło. Ruscy poszli. Tu ruskich później to bardzo i nie było, bo to wszystko poszło dalej na front. To była miejscowość nie taka za duża. Ale bo to wszystko, później Ruscy jak już zdobyli przewagę, to wszystko szło na zachód. Wszystko szło, a tutaj to już później i Żydów nie było, bo Żydzi, tak jak mówię, że część zginęło, część troszkę i zmarzli. I zmarzli. Taka była jedna Żydówka, tego siostra, co w takiej oborce tam na kolonii, to jak mówili, to zmarzła.
właśnie szanować to wszystko. Być człowiekiem. Nawet księża ile razy tak mówią. Nie tylko religijność sama się liczy, tylko na podstawie twojego zachowania oceniać człowieka. Bo może być człowiek i niewierzący, a może być bardzo dobrym człowiekiem, a może być i wierzący i może być fałszywy.